Przed Ostródzianami tydzień gorących debat. I choć inne są dni i miejsca spotkań z mieszkańcami, to łączy ich wspólny mianownik, czyli budowa wiaduktu w Ostródzie. Cieszy fakt przełamania się w tej sprawie ostródzkiego ratusza, który empatycznie zmienił swą pierwotną decyzję i jednak znajdzie chwilę, aby spokojnie tłumaczyć mieszkańcom zawiłości oraz techniczną stronę tej dużej inwestycji. Nad faktem potrzeby rozwiązania trudności komunikacyjnych Ostródy nie ma potrzeby się pochylać, lecz nad rzetelnym informowaniem już tak. Wiem nawet, jak on leci. Jak on będzie... Ludzie, kochani, no dajcie na spokój, no wiecie co? Nie. Staramy się dowiedzieć cokolwiek, nigdzie nic nie wiemy. Nikt nie daje żadnych w ogóle informacji, jak to ma przebiegać, co, jak. Nie ma odpowiedzi. Szkoła też protesty robiła, tutaj u góry Ogólniak. Nie ma nic po prostu, żadnych odpowiedzi. No niestety nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Już jutro w sali sesyjnej Ostródzkiego Ratusza odbędzie się miejska debata dotycząca budowy wiaduktu. Przypomnijmy, jutro, czyli wtorek o godzinie 15, a już dzień później o godzinie 17 w Ostródzkim Zamku odbędzie się druga debata. Na obie organizatorzy serdecznie zapraszają. Groźny wypadek na przejeździe kolejowym w Gryźlinach. Kilka minut przed godziną 9 2 listopada doszło tam do zderzenia auta dostawczego z pociągiem. Skład kolejowy relacji Olsztyn-Działdowo, w którym znajdowało się ponad 70 osób, najechał na tył pojazdu. Kierujący busem wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, nie ustąpił pierwszeństwa dla nadjeżdżającego pociągu i w wyniku tego ten pociąg najechał na tył tego pojazdu. W busie znajdowały się 3 osoby, na szczęście żadna z nich nie została ranna. Kierujący pojazdem dostawczym tłumaczył się policjantom, mówiąc, że nie zauważył nadjeżdżającego pociągu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny auta. Pasażerowie pociągu udali się w dalszą podróż komunikacją zastępczą. Tragedii nie było, ale emocje tak. Jak widać na załączonym obrazku, nawet burmistrz Najmowicz zaangażował się. Zgodnie z założeniem chodziło o poprawne przeprowadzenie ćwiczeń. Miejsce zdarzenia dobrze znane mieszkańcom miasta – Ostródzki Ratusz. Jedna osoba z pracowników na skutek powstałego pożaru pozostała w pomieszczeniu. Za pomocą drabiny mechanicznej SD-30 została ewakuowana. Zastęp sprawdził resztę pomieszczeń, ugasił pożar i sprawdził resztę pomieszczeń, czy żadna z osób gdzieś tam nie została. Po sprawdzeniu tych pomieszczeń zakończyliśmy ćwiczenie. Okres jesienny sprzyja przeprowadzaniu takich akcji. Po gorącym wydarzenia sezonie wakacyjnym służby mundurowe nie zwalniają tempa. W ten weekend strażacy mieli ponad 30 interwencji po huraganowych wiatrach i opadach. Wyjeżdżali do powalonych drzew, wypompowywali wodę z zalanej szpitalnej kotłowni, a w Irwajdach zabezpieczali wały poburzanki, która wystąpiła z koryta, zagrażając stawom hodowlanym z pstrągami. Tak było w powiecie ostródzkim, w którym wyjątkowo sprawnych służb nie brakuje. I to wypada wiedzieć. Działdowskie Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej Pamięć i Tożsamość postawiło sobie patriotyczne zadanie. Edukacja historyczna, pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej, a także krzewienie wartości chrześcijańskich. Jak to się odbywa? Mieliśmy cykliczne już takie wykłady upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Były prelekcje na temat wydarzeń czerwca 56 roku w Poznaniu, w Radomiu w czerwcu 76, również na temat niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu. Upamiętnialiśmy podobną prelekcją wydarzenia polskiego i węgierskiego października 56 roku. Także były wykłady na temat antypolskiej akcji OUN i UPA na Wołyniu. Na tym nie koniec. Stowarzyszenie kładzie silny nacisk na historię swojego miasta. Działdowo ma co pamiętać. Historia utrwala również bolesne chwile. Drugą taką naszą jakby ścieżką postępowania jest właśnie to, tutaj co widzimy, to jest fragment niemieckiego obozu koncentracyjnego Lager Soldau, zorganizowanego przez Niemców w Działdowie. Jest to obóz praktycznie zapomniany.
My staramy się na ten temat przypominać, propagować wiedzę o nim. W tym celu wysłaliśmy ponad 100 pism do różnych instytucji samorządowych, ministerstw, muzeów, przypominając o tym, że co najmniej 15 tysięcy osób tu zostało zamordowanych. Zakres tematyczny jest olbrzymi, zupełnie jak historia Polski. Oto nadarza się okazja do wspólnego spotkania w ramach prelekcji Droga do Niepodległości. 8 listopada o godzinie 11 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Polnej 11A wykład wygłosi Piotr Szubarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Pierwszego listopada rusza całodobowa infolinia dla osób bezdomnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego regionu. Przypomnijmy, w Olsztynie jest ponad 200 bezdomnych, a w całym województwie jest ich prawie 1500. Pod wskazany wyżej numer telefonu może zadzwonić każdy, kto zobaczy osobę bezdomną potrzebującą pomocy. Jak każdej jesieni musimy przywyknąć do ciemności. Długie wieczory nie tylko wpływają na pogorszenie naszego nastroju, ale także zmniejszenie bezpieczeństwa. Dzięki odblaskom stajemy się widoczni. W terenie niezabudowanym to obowiązek, ale prawda jest taka, że i w mieście warto je mieć. Daj sygnał kierowcy. Noś odblaski. Należy tutaj zauważyć, że taki element odblaskowy w znaczny sposób poprawia widoczność osób, które te odblaski posiadają, uczestników ruchu drogowego. I na przykład osoba, która posiada taki odblask, już dla kierowcy jest widoczna nawet z odległości 200 metrów. Natomiast osoba, która nie posiada takiego odblasku, kierowca zauważa ją w zasadzie parę metrów, tak? W momencie, gdy się zbliża do tej osoby. Dorośli nie są święci, nadal popełniamy szkolne błędy. I jak tu świecić przykładem, skoro sami często poruszamy się bez odblasków, a w konfrontacji z autem czarny nas czeka scenariusz. Pamiętajmy, teraz i kierowcy mają ograniczone pole widzenia, łatwo o wypadek. Również policja prowadzi takie akcje, akurat działdowska policja, odblaskowy pierwszak, gdzie wspólnie z samorządami lokalnymi, które finansują zakup odblasków dla uczniów z klas pierwszych, przekazujemy wspólnie podczas spotkań bądź podczas pasowania na pierwszaka właśnie elementy odblaskowe, które mają w znaczny sposób poprawiają tak bezpieczeństwo tych osób. Policjanci co 12 miesięcy prowadzą akcje w przedszkolach i upominają, że odblaski to ważna rzecz. Weźmy to sobie do serca. W końcu to ono ma nam długo i szczęśliwie bić. Jeśli lubisz rockową muzykę i nie masz jeszcze planów na sobotni wieczór, to ucieszy Cię informacja, że Nidzicki Ośrodek Kultury przygotował coś specjalnie dla Ciebie. 11 listopada w kinie Venus o godzinie 19 odbędzie się kolejna edycja z cyklu koncertów Heavy Night. Będzie to oczywiście dawka mocnego brzmienia. Na scenie zobaczymy zespół z Nidzicy IF, zespół ze Szczytna Hiroshima i zespół z Łomży Medbi. Nidzicę będzie reprezentował zespół IF, czyli Impuls Fragmentu. Nidzicę reprezentować będzie zespół IF w składzie Marek Jankowski, Tomek Jankowski i Sylwek Chmieliński. Zespół gra szeroko rozumianego rocka z elementami punka. Wydarzenie jest próbą reaktywacji sceny rockowej i heavy metalowej. Już dziś serdecznie zapraszamy na koncert do nidzickiego kina Venus. Wstęp wolny. Wracamy do archiwum. Sierpień 2016 rok. Zbigniew Wodecki w Ostródzie. Z ostrudzką widownią piosenkarz kontakt miał wyjątkowo dobry. Poza oczekiwanym wykonaniem największych przebojów prowadził publiczność w niuanse muzyki klasycznej, historycznymi anegdotami dotyczącymi wielkich kompozytorów i krótkimi prezentacjami ich twórczości, a także rozbawiał dowcipami i własnymi historiami. Sam zaś na ostrudzkiej scenie czuł się swobodnie, w końcu miasto odwiedził nie po raz pierwszy i jak sam przyznaje, ma do Ostródy osobisty sentyment.
Ja tu w Ostudzie byłem pierwszy raz. Moja córka Kasia wysiadła z kajaka na środku jeziora. To było 40 lat temu. Z pierwszymi takimi występami. Stenia Kozłowska, Zosia Kamińska, Danusia Rin. Państwo pamiętają może. Tak, ja wtedy byłem początkujący, młody człowiek. Bardzo miło w Ostródzie, Ostróda się wtedy budowała, więc ponieważ z dziećmi byłem, to było coś w rodzaju, powiem sobie, wakacji z taką trasą koncertową wtedy, także mam sentyment do Ostródy, bo wszyscy tą Ostródę wspominamy. Tym razem z sentymentem miasto odwiedziła córka i wnuczka, dobrze znanego nam wszystkim muzyka. Pani Kasia wspominała ojca podczas zaduszkowych spotkań w Ostródzkim Zamku. W te wakacje był zaplanowany kolejny koncert, niestety nie odbył się. I nie ukrywam, że wiedziałam, że ojciec ma tu do Państwa przyjechać i też chciałam zobaczyć, jak te spotkania wyglądają, nie wielkie koncerty filharmoniczne, tylko te mniejsze kameralne spotkania i bardzo się cieszę, że tu byłam. Pełna sala najlepiej oddaje potrzebę takich rozmów i wspominania takich postaci. Fundacja imienia Zbigniewa Wodeckiego również chce pamiętać. Otworzyliśmy fundację i będziemy pracowali nad tym, żeby pamięć o Zbyszku Wodeckim, ale też o innych artystach była utrzymywana, tak? I to jest kawał kultury polskiej. To nie tylko jest człowiek bliski, to jest też ikona, to jest mentor wielu muzyków. I tu przytaczamy cytat, który winien przypominać, że człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. Ten artysta będzie żył wiecznie w sercach wielu swoich fanów. Zbigniew Wodecki zostawił kawałek siebie za sprawą swojej twórczości i wyjątkowej osobowości. Nasza praca polega na tym, żeby zarabiać pieniądze, godnie, nieść misję, troszkę pośpiewać, uczyć, uradować ludzi, żeby mieli przyjemność obcowania z czymś, co im się podoba. I to właśnie samo śpiewanie to nie jest żaden problem, bo to jest, ja to już umiem, bo się uczę od 5 roku życia grać i śpiewać. Natomiast problemem w dzisiejszych czasach jest jednak dojechać na imprezę, zdążyć, technika jest bardzo ważna, trzeba opanować, więc te wszystkie takie okoliczne sprawy są bardzo istotne, ale już mam taką praktykę i współpracuję z takimi ludźmi, że w różnych salach, w różnych obiektach trzeba z ludziom zapewnić komfort słuchania tej muzyki i to jest najważniejsze dla mnie. W sobotę hala Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji zaroiła się od karateków. W zawodach wzięła udział rekordowa liczba 400 zawodników z 38 klubów z całej Polski i zagranicy. Adepci wschodnich sztuk walki mieli okazję zmierzyć się w kilku konkurencjach. Konwencja kata jest to forma, układ, który już jest stworzony i sędziowie oceniają na zasadzie punktacji jak najlepszy ruch, jak najmocniejsze uderzenie, jak najprecyzyjniejsze wykonanie tej formy. Z kolei kumite, jako kumite mamy kilka kategorii, jest to kategoria semikontaktowa i kategoria full kontaktowa dla dorosłych. Karate to nawyk pokonywania trudności poprzez wytrwałość i systematyczną pracę nad sobą. Sporty walki, one tak groźnie brzmią, że to walki, ale tu jest walka z poszanowaniem konkurenta i no niemalże ze swoimi słabościami. I to jest takie też ciekawe, że po walce tu nie ma żadnej agresji większej, tylko po prostu rozładowanie tak napięć i w takiej rywalizacji sportowej, gdzie są określone zasady. Jak udowodniła jedna z uczestniczek turnieju, taniec i karate można z powodzeniem łączyć. Sensei mówi, jak ostatnio ćwiczyliśmy kata, że gdzieś tam mam te taneczne ruchy, jak robię te kata. Karate cieszy się dużą popularnością w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj w regionie Warmii i Mazur mamy dobrze rozwinięty sport, jakim jest karate Kyokushin i myślę, że to dobrze rokuje, żeby te turnieje miały cykliczny po prostu swój przebieg. W
Wszyscy zawodnicy wykazali się ogromnym duchem walki i wysokim wyszkoleniem technicznym. Podczas kilkugodzinnych zmagań przez obiekt przewinęło się kilka tysięcy osób.